Jehowa stanie na górze oliwnej. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie i zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a połowa na południe. Tak czytamy w Księdze Zachariasza, 14 rozdział, 1 do 4 wersetu. A także warto uzupełnić tutaj słowami z Dziejów Apostolskich, 1 rozdział, 11 werset. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Zachariasz jest prorokiem, który ma wiele do powiedzenia na temat powtórnego przyjścia Chrystusa. W rozdziale 14 Zachariasz barwnym językiem opisuje scenę, która nastąpi po bitwie Armagedonu i powrocie Chrystusa na ziemię. Będzie to 7 lat po pochwyceniu Kościoła, ale bezpośrednio przed rozpoczęciem się nowego przymierza. Proroctwo Zachariasza, jego proroctwo dotyka bezpośrednio tematu naszych rozważań tutaj, to znaczy tematu Jezus jest Jahwe. Jahwe wyruszy i będzie walczył przeciwko narodom, które obległy Jerozolimę, tak jak czynił to wcześniej w smutnej historii upadłego Izraela. W Nowym Testamencie czytamy, że to Chrystus pokona te narody. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a na nim siedzący, który sądzi i prowadzi wojnę. I on uderzy na narody, o czym mówi nam Księga Objawienia, 19 rozdział, od 11 do 15 wersetu. W proroctwach Zachariasza i objawieniu Chrystus jest postrzegany jako wojowniczy król, który prowadzi wojnę z narodami. Jedynym wnioskiem, jaki możemy z tego wyciągnąć, jest to, że Jahwe z Księgi Zachariasza i Chrystus z objawienia są tą samą osobą, to znaczy, że Jezus jest Jahwe. Zachariasz podaje jeszcze jeden szczegół dotyczący Jahwe, który w uderzający sposób potwierdza naszą tezę. A stopy jego staną na Górze Oliwnej. Niektórzy komentatorzy Biblii odrzucają implikacje, konsekwencje, skutki tego proroctwa i zaprzeczają, że Jahwe dosłownie stanie na Górze Oliwnej i starają się interpretować je w przenośni. Ich rozumowanie jest jednak bezskuteczne, ponieważ ten, który był Bogiem objawionym w ciele, już stanął na Górze Oliwnej i stanie tam ponownie, jak widzimy w Słowie Bożym zapisanym w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 11 werset. To właśnie z tego miejsca wstąpił do nieba i tam powróci.